Dzień dobry. Jestem w trasie, mam teraz czas na takie trochę poza naszą aktualną działalnością, ale w temacie, który często się przewija na grupie Strajk Przedsiębiorców i wiem, że wielu obywateli bardzo nadstawia uszu dla tych teorii. Bill Gates, NWO, światowy spisek, rząd światowy, depopulacja i tego typu tezy. Żeby rozważyć, co tak naprawdę się stało w związku z koronawirusem, musimy sobie trochę przypomnieć historię, bo politycy żerują na tym, że my jako obywatele mamy dosyć krótką pamięć. Zacierają nam się we wspomnieniach pewne fakty i potem przez tą mgłę naszej niepamięci dajemy posłuch pewnym teoriom, które się wydają proste, oczywiste, chociaż niewyjaśnione, tajemnicze. Świat wydaje się tajemniczy, więc i teorie tajemnicze wydają się nam wiarygodne. A jak to było naprawdę? Przypomnijmy sobie dokładnie historię koronawirusa w Polsce, lockdownu i tej całej pandemii, paniki. Mamy grudzień, jest koronawirus w Chinach. Pełen luz, nic się nie dzieje. Polacy wyjeżdżają masowo do Włoch na narty. Sam byłem uczestnikiem takiego wyjazdu. Pełen luz. Styczeń, luty. No, poważne sprawy się dzieją we Włoszech. Pojawiają się te słynne zdjęcia, które okazały się być zdjęciem kupionym na stoku. Są takie serwisy fotograficzne, które umożliwiają dziennikarzom, jak chcą zilustrować jakieś wydarzenie, a nie pojechali tam osobiście, kupić zdjęcie, wkleić, aby pasowało do historii. No więc jest to słynne zdjęcie tego szeregu trumień w magazynach, są te ciężarówki w Lombardii, które wywożą ludzi z miasta, bo już trup się ściele gęsto. Nic się w Polsce nie dzieje, w sensie rząd nie panikuje. W mediach, owszem, pojawiają się te newsy, takie przekazy międzynarodowe. Co tam się dzieje? Wyznaczone są wybory prezydenckie. Jest termin, rozpoczyna się kampania prezydencka, zbiórka podpisów, bo wiadomo, trzeba zebrać podpisy pod kandydatami, żeby mogli wystartować. To jest z taką dozą niepewności co do kilku dni, ale jeżeli dobrze pamiętam, 5 lutego startują podpisy. Tak, to się normalnie rozwija, Polacy się podpisują. Nie ma z tym żadnego problemu. Gdzieś te newsy są, przypominają bardziej czasy świńskiej i ptasiej grypy, że ktoś tam jest zamknięty, coś tam się dzieje, no we Włoszech. Te zdjęcia, no jest takie społeczne zaniepokojenie, ale nie ma jeszcze tej pompki w mediach, nie ma w Polsce zachorowań, rząd nic z tym nie robi. Ale co się dzieje? Przypomnijmy sobie to dokładnie, to już jest przełom lutego i marca. Ja to pamiętam dokładnie, bo w kampanii prezydenckiej bardzo mocno, właściwie to jeszcze nie była kampania, tylko rejestr, chociaż też i kampania, rejestracja podpisów, bardzo mocno spadła wtedy liczba osób, które chciały się podpisywać na ulicach. No, zaczyna się tworzyć obawa o koronawirusa, ale to jest obawa, która się objawia jedynie w społeczeństwie. Nie ma jeszcze pompowania strachu w mediach i rząd nie reaguje, ale już Polacy wykupują maseczki. Przypomnijcie sobie dokładnie. Wykupowanie maseczek i w ogóle strzał na maseczki dzieje się na długo przed tym, zanim rząd cokolwiek zrobi. Polacy chodzą w maseczkach, są zdjęcia, jest Facebook z maseczkami, pokazują się zdjęcia, Instagram, media społecznościowe
tworzone przez nas, przez obywateli, już szumią tym koronawirusem, że jest zagrożenie. Wraz za tym opozycja zaczyna krytykować rząd, że rząd nic nie robi z tym zagrożeniem. Czyli mamy maseczki, mamy krytykę opozycji, nie ma żadnej paniki w mediach, nie ma żadnej paniki w rządzie. A już w Polsce rozpoczęła się nasza obywatelska panika przed koronawirusem. I to jest bardzo ważny moment, żebyście sobie dobrze przypomnieli, co się działo na forach, jak reagowały matki, jak reagowali ludzie, którzy gdzieś tam pracują w miejscach, gdzie są skupiska. Zobaczcie, co się wtedy działo. Ja wam przypomnę wtedy, że wtedy jest taki słynny wywiad Szumowskiego ministra, który w RMF FM śmieje się z tych ludzi, którzy chodzą w maseczkach. I na pytanie redaktora, po co ludzie chodzą w maseczkach, on się śmieje i mówi, nie wiem po co, bo to nic nie daje. Czyli dokładnie pamiętajmy ten stan. Szczególnie osoby, które twierdzą, że to jest spisek światowy, NWO i inne historie Billa Gatesa i szczepionka, o której jeszcze wtedy nikt nie mówił. Ale chcę jedną rzecz powiedzieć, że koronawirus w Polsce nie został nakręcony przez media. Nie został nakręcony przez rząd PiS-u. Został nakręcony przez nas samych. Po prostu postępowaliśmy w sposób odruchowo-obronny. Nie nazwę tego racjonalizmem, ale jak kiedy się boimy, odzywają się w nas instynkty pierwotne, i sarny jak uciekają, to się nie zastanawiają, czy ten szmer w krzakach to jest szmer pochodzący od skradającego się drapieżnika, tylko po prostu uciekają. Ewolucja wykształciła w nas zdolność do tego, żeby nie analizować faktów, tylko jeżeli postrzegamy coś jako zagrożenie, reagujemy w sposób automatyczny. Nasze płaty czołowe, ten wytwór najwyższego etapu ewolucji przestają działać. Działa przysadka, działa instynkt. I tak się właśnie zaczynało zachowywać społeczeństwo w marcu. Rząd, mimo że się śmieje z tych maseczek, ale widząc już presję mediów, to znaczy media odpowiadając na zainteresowanie społeczne. Pamiętajcie, że media są od tego, żeby zarabiać na informacjach. Sprzedaje się ta informacja, która ma klientów. Jeżeli my jako obywatele zaczęliśmy się bać, zaczęliśmy panikować, zaczęliśmy poszukiwać tych informacji, to wszystkie systemy analizowania przepływu informacji, naszych zachowań, które są bardzo łatwo dostępne w internecie dla wszystkich, nie tylko dla mediów, pokazują, że Polacy się interesują. Media zaczynają coraz więcej o tym mówić, zaczynają coraz więcej przekazów jeszcze z zagranicy, ale intensywnie je pokazują. W ten sposób nakręca się kula śniegowa, czyli przestraszenie społeczeństwa plus informacje z mediów i jest presja na rząd. I co robi rząd? Korona ferie. Ale jeszcze wciąż, na początku w marcu, w trakcie tych korona ferii, wciąż jeszcze nie ma żadnych reakcji rządowych. Ale rząd już wie, że obywatele są przestraszeni, że media kręcą szpulę i jeżeli rząd nie będzie reagował, to zaraz i media, i obywatele, i opozycja to wykorzysta i będą krytykować. Odbiorą PiS-owi poparcie, a zbliżają się wybory. I to decydujące, bo PiS może utracić swojego prezydenta. Więc kuriozalnie ci, którzy chcieli pokonać władzę PiS-u, czyli tam grupy medialne wspierające Platformę Obywatelską, wyborcy wspierające Platformę Obywatelską, sami nakręcają panikę, w którą PiS wchodzi i zaczynają się obostrzenia. PiS i opozycja zaczynają się ścigać na swoje pomysły w ograniczeniu nam wolności, że niby pod kątem walki z koronawirusem. Naprawdę apeluję, sprawdźcie ten mechanizm, jak to się działo w marcu. Ułóżcie sobie schemat, kalendarz. Tam nie było jeszcze żadnego związku światowego rządu, NWO, Billa Gatesa czy innych wolnomularzy i spiskowców. Nie.
To był nasz strach, chęć dowiedzenia się jak najwięcej na temat koronawirusa, obserwacja mediów, na czym można zarobić, nakręcanie przez media tego tematu. My się nakręcamy jeszcze bardziej, są zespolone naczynia, ten przepływ jest coraz większy i w tą grę wchodzi rząd, bo się zbliżają wybory. No i następnie mamy lockdown, następnie mamy coraz większe obostrzenia, mamy te maseczki, mamy rozporządzenia rządu, bo rząd wie, że nie ma czasu na legislację ustawową, więc decyduje się na rozporządzenia, żeby się wykazać. Nie ma w tym całym mechanizmie żadnego, ale to żadnego spisku światowego. To my, jako obywatele, jesteśmy trochę sami sobie winni, a potem nakręca się cała ta szpula. Temat, jak ręką odjął, kończy się po wyborach. Proste. Nikomu, trochę już ludzie są zmęczeni, wyraźnie widać, ktoś, kto obserwuje na przykład Google Trends, może sobie wyświetlić tam COVID-19 i zobaczy tą krzywą, która w maju już na skutek tych protestów naszych, zmęczenia, potem w czerwcu już po wyborach, to wszystko spada. Oczywiście Morawiecki mówi, że wirus jest w odwrocie, retoryka rządu się zmienia, spada zainteresowanie, ale najpierw spada zainteresowanie, a potem media mniej puszczają i mniej puszcza rząd na ten temat, próbują to wygasić. Co jest dowodem na to, że nie ma żadnego spisku światowego, tylko wraz z naszym brakiem zainteresowania wobec tej medialnej papki spada też reakcja rządu, spada reakcja mediów. Wszystko wraca na jesień i słuchajcie, no przypomnijcie sobie jeszcze raz wrzesień, październik. Wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Nic się nie dzieje, naprawdę nic się nie dzieje. Rosną, co rośnie? Wyniki testów. No rząd, chcąc się chyba wykazać w jakiś sposób, zwiększa liczbę testów. I w pewnym momencie jest zaskoczony tym, że jest coraz więcej zachorowań. Ja chciałem wam przypomnieć, teraz trochę uciekniemy z listopada i jesteśmy w styczniu. W styczniu jesteśmy w trakcie cenzury danych. Ministerstwo Zdrowia odebrało inspektoratom wojewódzkim prawo do publikowania danych na temat ilości zakażeń i ilości przeprowadzonych testów. Ograniczono liczbę testów i właściwie teraz, jak spojrzymy na liczbę zakażeń, to już dawno powinniśmy być w strefie zielonej, czyli wrócić do stanu, który był w maju, w czerwcu 2020. Ale co mówi Morawiecki? Że to już nie jest oblicze epidemii, bo my robimy mało testów. I teraz rodzi się zasadnicze pytanie, i to jest często pytanie ludzi, którzy mówią, że jednak to jest światowy spisek, mówią, no właśnie, to po co Morawiecki i rząd PiS robili w listopadzie tyle testów, jak mogli robić tyle testów, co robią teraz i mówić, że zakażeń nie ma, że to są małe zakażenia, tam tylko 10 tysięcy, jest ich mało, to prawie nic nie ma. Dlaczego robili? I tu jest, musimy przerwać naszą historię na chwilę, tą chronologię zdarzeń. Możemy przejść na moment do konkluzji. Słuchajcie, prawdziwym rozwiązaniem tych problemów związanych z pytaniem, dlaczego to się w ogóle wydarzyło, ja już trochę zasugerowałem tutaj w tym materiale, że my jesteśmy sobie sami winni. Ale wszyscy mówią, no jak to my, jak to my? No przecież naród jest durny, ludzie się nie znają, przecież to rząd ma wszystkie dane, rząd jest odpowiedzialny, tam są eksperci, oni powinni wiedzieć, że to nas zniszczy, że oni nie uratują tego przed koronawirusem. Nie, nie, to rząd powinien wiedzieć, to nie my ludzie jesteśmy odpowiedzialni, to rząd powinien być odpowiedzialny. Uwaga, i to jest pierwsza teza. To jest teza tak trudna do przyjęcia, tak spiskowa, tak nierealna, że nikt z nią nie chce wierzyć. Chociaż wielu ludzi, którzy mają na co dzień do czynienia z całym aparatem państwowym, z tymi politykami, z tymi niedorajdami wszystkimi u szczytu władzy, ci ludzie często to mówią. Tylko my, nawet my to mówimy. Nawet my mówimy te słowa, które są zawarte w tej tezie, o której zaraz powiem. My to mówimy. Tylko to, że my tak mówimy, to często jest wynikiem naszych emocji, ale my sami do końca w to nie wierzymy. Ludzie profesjonaliści, którzy kontaktują się z politykami, na przykład Piotr Tymochowicz, oni to też mówią.
ale my też w to nie wierzymy. Słuchajcie, pierwsza teza, która wyjaśnia, dlaczego właśnie my, obywatele, jak spanikowaliśmy, to jest fakt. Ale nie, nie jest to pierwsze rozwiązanie tych pytań. Tylko pytanie, teza, która rozwiązuje pytanie, dlaczego politycy tego nie powstrzymali. Widząc, że to nas prowadzi ku katastrofie. Dlaczego nie ograniczyli liczby testów? Dlaczego nie powstrzymali tej paniki medialnej? Słuchajcie, pierwsza i podstawowa teza. Rządzą nami idioci. I tak jak mówiłem wcześniej, powtarzamy to. Ja to słyszę non stop. Wszyscy to mówimy. Czytam to w komentarzach, że tam na szczycie władzy są idioci. Już Rynkowski śpiewał w czasach komuny, że wypijmy za błędy na górze. Błędy popełniane przez idiotów. Rządzą nami totalni kretyni. Ja to powtórzę jeszcze raz, bo to jest prawda największa. Którzy w środku sezonu wakacyjnego, jakby mieli budkę z lodami przy molo w Sopocie, to by ją zbankrutowali. Bo są kretynami totalnymi. Mają jedyną umiejętność. Umieją świetnie kłamać, świetnie się prezentować i wygrywać wybory. Ale tu kończy się ich umiejętność. Jeżeli państwo zderza się z jakimkolwiek kryzysem, oni się rozkładają. Po prostu rozkładają się jak mięso bez lodówki. Są zepsuci, nie potrafią nic zrobić. Oni funkcjonują, jak państwo działa bez zarzutów. Nie ma kryzysów, nic nam nie doskwiera. To wtedy za ciężko wypracowane nasze pieniądze oni potrafią jakoś przeżerować. U Tuska to była ta słynna polityka ciepłej wody. No wiadomo, ci pisowcy to już tam wymyślają, tak jak za komuny, że jesteśmy krajem mlekiem i wody, miodem płynącym, że to jest dobrobyt, chociażby się waliło i paliło. Oni się tylko znają na oszukiwaniu, nie na rozwiązywaniu problemów. I niestety, jeżeli dopóki my, obywatele, nie zdamy sobie sprawy i nie uwierzymy w to, co sami mówimy, tylko my to mówimy w emocjach, w złości, chcąc jakby wyładować swoje niezadowolenie, mówimy, rządzą nami idioci. Nie, kochani, to nie są wasze emocje, to nie jest jakiś niemiły epitet. Nie, to jest prawda. Rządzą nami idioci, zdajmy sobie to sprawę z tego, że w trakcie wyborów wybieramy idiotów. Ci idioci ubrani w piękne garniturki, wyszkoleni przez specjalistów, żeby rękami odpowiednio machać, jak nam coś tłumaczą, w tych piękna oprawa tych konferencji prasowych, najlepsze telewizje, studia, światła, piękni zawodowi prezenterzy, dodają tym idiotom wizerunek wiarygodnych ludzi, którzy potrafią kierować państwem i zarządzać. Ale to dalej są idioci, tylko ładnie ubrani. I ci idioci nie umieją sobie radzić w trakcie kryzysu. Popełniają błąd za błędem, są niekonsekwentni, są niezdecydowani, niby chcą, ale się boją, są jak chorągiewki na wietrze, nie potrafią, tak jak przedsiębiorcy, przyjąć jakiejś strategii, podjąć ryzyka. Nie. Oni improwizują. Oni myślą, że kłamstwami jakoś przeczekają i my tu sami na dole sobie z tym poradzimy. Oczywiście, tak jak Szumowski, kombinują jeszcze, jak się dorobić na tym, to jest wiadomo, to jest kolejna ich umiejętność, jak wykorzystać sytuację kryzysową, żeby się wyrobić. Ale pierwsza i podstawowa teza, z którą się musimy pogodzić, zamiast wierzyć w spisek światowy, że tam jakieś tajne gremia ustalają strategię, że Bill Gates tutaj płaci miliony razem z Sorosem, żeby nami zarządzać. Nie, kochani. Rządzą nami idioci. I to jest pierwsza teza. Druga teza jest taka, że to my swoimi opiniami, swoimi nastrojami, swoim podejściem narzucamy tak naprawdę tym idiotom, co oni mają robić. Oni nie są żadnymi mądrymi ludźmi, którzy próbują nam coś wytłumaczyć. Generalnie polityka w dzisiejszych czasach nie polega na mądrości i na tłumaczeniu ludziom, bo jeżeli ludziom coś tłumaczysz, w co oni nie wierzą, co jest niepopularne, na przykład tłumaczenie, że wirus z danych statystycznych nie jest zagrożeniem, że zagrożeniem jest słaba służba zdrowia, że zagrożeniem jest zła polityka, że zagrożeniem jest marnowanie pieniędzy i na przykład niekupienie respiratorów przez Szumowskiego, za co do tej pory nie jest ścigany przez prokuraturę, to nikt nie chce w to wierzyć, że idioci. Łatwiej jest nam uwierzyć, że to są teorie spiskowe, że tam ktoś to zorganizował. Nie, to jest chaos. Chaos, z którym sobie nie radzą idioci u szczytu władzy. I to jest najważniejsza teza. I druga teza jest taka, że to my swoimi nastrojami tym idiotom
mówimy, co mają robić. Nie wprost, ale tym, jak właśnie korzystamy z internetu, że jeżeli w goglach wypisujemy hasła na temat COVID-u, to oni czytają to, analizują te dane, mówią, ludzie się boją. Więc oni nam nie mówią, że mamy się nie bać, tylko oni mówią to, co my chcemy usłyszeć. Po prostu. Tak działa współczesna polityka. Polityka nie jest do ludzi mądrych, światłych, którzy chcą przekazać jakieś informacje. Nie. Polityka jest dla cwaniaków, którzy powiedzą nam to, co chcemy usłyszeć, nawet jak to nie będzie dla nas dobre. Nawet jak to nam nie przysporzy żadnych korzyści, tylko same straty, tak jak cała polityka antykowidowa rządu, to nie ma znaczenia. Żaden polityk się nie wychyli i nie będzie mówił rzeczy niepopularnych, żeby z niego debila nie zrobili, żeby go nie obśmiali. Czyli politycy podążają za tym, co my sami zrobimy. I teraz te dwie tezy nie tylko obalają wszelkie teorie spiskowe, ale są też dla nas nauczką. Nauczką, że zanim cokolwiek zrobimy, to musimy sami pomyśleć, jakie to przyniesie korzyści i nie liczyć na tych idiotów z rządu. Jeżeli ktoś teraz się zastanawia, kiedy się skończy koronawirus, to ja już odpowiadam. Koronawirus się skończy wtedy, jak Polacy przestaną do wyszukiwarek wpisywać, czy mogę umrzeć na COVID, jak się ratować przez COVID. Po prostu, jak przestaniemy się interesować COVID-em, to media przestaną publikować cokolwiek na ten temat, bo nie będą na tym zarabiać. Nie będzie tam reklam, nie będzie tam ruchu, nie będzie zarabianiu na temacie COVID. Jak przestaniemy o tym pisać, zapomnimy o tym, media o tym zapomną, politycy o tym zapomną, bo nie będą chcieli stracić poparcia, więc zaczną mówić znowu, że COVID to już jest nieważny i tak dalej, i tak dalej. Tak to działa. Ostatnia ważna sprawa dotycząca w ogóle tego napędzania się naszego społecznego, które wyklucza teorię spiskową. Czyli mamy pierwszy składnik. Nasze nastroje są najważniejsze i nasze czynności w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach, które dają politykom i mediom informacje i co my myślimy, to my decydujemy o tym, oni tylko na tym zarabiają. Druga sprawa, że w rządzie są idioci i trzecia sprawa najważniejsza, czyli taki społeczny dowód słuszności. To jest słynna, udowodniona już w psychologii cecha. Czym to się objawia? O tym się objawia, jak w rozmowach zarówno z przeciwnikami tego COVID-u, jak i ze zwolennikami COVID-u padają te same argumenty. Nikt nie wnika w szczegóły, tylko padają. Cały świat robi to samo, co Polska, co polski rząd, że się zamykają. Cały świat. No a to jest nieprawda. Jeżeli się dobrze nad tym zastanowimy, to te nasze uproszczenia o tym, że cały świat robi to samo, nawet jak mówisz coś, że tam przecież to jest bez sensu jakieś działanie, po co zamykać firmy, po co zamykać restauracje, jak kościoły są otwarte, po co zamykać hotele, jak się spotykamy wszyscy masowo z jednego osiedla w Biedronce, w Lidlu, bez sensu, bez sensu. Ale ktoś powie, no ale co ty, jakie bez sensu, to wszyscy tak robią, to cały świat tak robi. No i to jest właśnie manipulacja, też którą sami trochę się nakręcamy sami tym, bo nie sprawdzamy, czy cały świat tak robi. Już tak się rozpowszechniła ta Szwecja, że jeszcze czasami w mediach porównują się ze Szwecją. Ale przecież Szwecja, Polska, Anglia i Niemcy, czy nawet Stany Zjednoczone, jak to dodamy, to nie jest cały świat. Ja wam powiem tak, jest 7 miliardów ludzi na świecie. Zobaczcie, co się dzieje w Chinach. Zobaczcie, co się dzieje w Rosji. Już macie 1,3 miliarda ludzi. Zobaczcie, co się dzieje w całej Azji. Już macie 2 miliardy ludzi. Japonia, Wietnam, Singapur. Luz. Nic się nie dzieje takiego jak u nas. Nikt nie zamyka firm, nikt nie zamyka sklepów. Sylwester w Wuhan był bardzo ludny, był wspaniały. O żadnych szczepieniach tam nie słychać. Jaki cały świat? Weźcie Indie na przypadek. Ile oni tam mieli tego lockdownu? Tydzień? Zdali sobie sprawę, że to bez sensu? Nie, macie kolejny 1,4 miliarda dodajecie. Już macie niemal połowę świata, które sobie nic nie robi z tego COVID-a. Nic. Nie ma żadnego lockdownu, żadnej paniki, taka jak jest. Nic. No i to wam pokazuje, że ten cały świat to nie jest cały świat. I teraz po tym materiale ja się domyślam, że powstaną pytania, no to co ty, Paweł, o tym myślisz? To co to jest? Co tu się dzieje? Dlaczego w Stanach Zjednoczonych, w Europie jest taka panika, jest ten lockdown, zamykanie firm, jest taka tragedia? Słuchajcie, przede wszystkim powiem tak, nie można mówić
o żadnych tezach dotyczących jakiejś depopulacji. Jaka depopulacja? W Chinach nikt się nie szczepi. Jeżeli ludzie wierzą, że przez szczepienia ma nastąpić depopulacja, w Chinach nikt się nie szczepi. Luzik. I co myślicie, że rząd chiński, który jest autorytarny, by pozwolił, żeby zrobić depopulację w Chinach? Teza o depopulacji jest nieprzemyślana w mojej ocenie i opiera się właśnie na takich ogólnikach typu, że cały świat, albo że Bill Gates, albo że rząd światowy. Nie, kochani, nie. Słuchajcie, prawda jest taka. Jest to prawda historyczna, prawda kulturowa. Ludzie, którzy analizują historię światowych, jakby światowej konkurencji, to widzą. Jest wojna w tej chwili. Wojna na przestrzeni, której być może dotychczas nie doświadczyliśmy. To jest wojna kulturowa. To jest odwieczna wojna, nawet nie powiedziałbym ras, ale właśnie jest kultury. Jest ta kultura azjatycka, jest kultura anglosaska, pod wpływem której jesteśmy. Jest kultura ludzi Afryki. Można by pewno odróżnić jeszcze latynoską kulturę, cała Ameryka Południowa, chociaż Hiszpania jest niby w Europie, ale jednak Latynosi myślą zupełnie inaczej niż Chińczycy, zupełnie inaczej niż Europejczycy, ci właśnie tacy anglosascy. Wygląda na to, że ten wirus obnażył słabość demokracji zachodniej. Właśnie dlatego, że w takich krajach autorytarnych, no Indie teoretycznie też są demokracją, ale wiecie, wybory na 1,4 miliarda ludzi, no to są wybory takie, no w ogóle w takich ludnych krajach jest ta demokracja mocno osłabiona, tak to powiedzmy, ale w tych krajach właśnie z rozwiniętą demokracją ten mechanizm, o którym opowiadałem wcześniej, czyli nasze nastroje obywateli, potem wolne media, które chcą zarobić, więc jak widzą nastroje obywateli, to nakręcają tematy związane z tymi nastrojami. To następnie nakręca jeszcze bardziej obywateli, zmusza polityków do reakcji. Reakcja polityków, jak jest na jakiś wirus, no to obywatele mówią: Jezu, mówiłem, że to jest niebezpieczne, zobacz, rząd to teraz robi. I nikt sobie nie zdaje sprawy, że ten rząd robi dlatego, że ty tak myślałeś i 100 innych osób, czy 1000, czy 100 tysięcy. Rząd nie robi to ze swojej inicjatywy, tylko w odpowiedzi na twoje obawy. Ten cały koronawirus obnażył słabość demokracji zachodniej. Tej mediokracji bardziej niż demokracji. Właśnie obnażył słabość tego mechanizmu, gdzie słabi politycy, którzy podążają ślepo za poparciem, czyli populiści, nie są gotowi mówić rzeczy wbrew nastawieniu społecznemu. Nie są gotowi mówić prawdy, nie są gotowi mówić wbrew mediom, które nakręcają jakiś mechanizm, bo im się to opłaca, tylko wszystkie trzy strony brną w jakiś temat i to się kończy przeważnie źle. To my to musimy skończyć. Pamiętajcie, drodzy obywatele, to wy musicie się przestać bać koronawirusa, oswoić ten strach, bo nikt za was tego nie skończy, ani media, ani politycy. Taki sam mechanizm, może to brutalne porównanie, ale taki sam mechanizm doprowadził do II wojny światowej. Niemcy dali się wkręcić w wirusa, którego Hitler określił jako Żydów. On powiedział, że Żydzi są zarazą w Niemczech. No i to się tak nakręcało. Na początku mówił o tym sam Hitler i grupa Niemców, która w to wierzyła. Potem podchwyciły to, doszedł do władzy, mówił więcej, potem media zobaczyły, że ludzie potrzebują takiej bzdury, więc zaczęli o tym pisać, Hitler doszedł do władzy i tak się nakręciła nienawiść rasowa, rozumiecie to? Teraz tą nienawiść rasową zastąpił temat wirusa, ale mechanizm jest dokładnie ten sam. I nie mówcie, że to się dzieje na całym świecie, dzieje się to w krajach o rozwiniętej mediokracji, gdzie my, obywatele, straciliśmy kontrolę bezpośrednią nad państwem, gdzie politycy nie są populistami, nie są odważni, nie mówią prawdy, mówią to, co my chcemy usłyszeć. I kończąc ten temat i ten materiał spiskowy, nie ma w mojej ocenie żadnych teorii spiskowych. Ci, którzy hodują w głowie te teorie spiskowe, sami je nakręcają, sami nakręcają potem te wszystkie śmieszne portale, które o tym piszą, bo skoro jest popyt, ludzie chcą słuchać teorii spiskowych, no to się o nich pisze. Jest popyt na wirusa, druga strona, czyli ta, która się uważa za racjonalną, działa absolutnie tak samo. Nakręcamy się jako społeczeństwo, nakręcamy się strachem,
nakręcamy się, nakręcamy media, żeby sprzedawały nam informacje o tym strachu. My to kupujemy, my to klikamy, oglądamy reklamy. To jest biznes. To jest bardzo słaba strona i to jest idealny moment do tego, aby rozmawiać o zmianie systemu politycznego. Nie tylko w Polsce, w całej Europie. To jest moment o tym, aby rozmawiać o demokracji bezpośredniej, aby obywatele mieli więcej głosu i decyzji. Bo na polityków nie ma co liczyć, na media nie ma co liczyć. My musimy sami podejmować decyzje, za które teraz tak drogo płacimy. Bezrobociem, upadkiem firm. Nawet te firmy, które nie są zamknięte, obliczają ogromne spadki poparcia. Ogromne spadki obrotów i straty. Gospodarka siada. My jesteśmy temu winni. Po prostu uderzmy się w piersi. Nie rząd, nie media, chociaż można by oczekiwać od rządu odpowiedzialności i trzeba ich rozliczyć oczywiście za głupotę jako nauczkę dla kolejnych polityków, żeby nie byli za wszelką cenę populistami, żeby patrzyli też na naszą własność i na nasze koszty, na koszty społeczne. Ale to my, obywatele, musimy skończyć koronawirusa. Jeśli tego nie skończymy, no to nic się nie skończy. Jeżeli ktoś wierzy, że szczepionki nas uratują, to zaznaczam w tym miejscu. Ja nie mówię o samych szczepionkach i jej skuteczności. Ja mówię o nastawieniu społecznym. 60% społeczeństwa nie chce się szczepić i to społeczeństwo to także lekarze. 60% lekarzy i służb medycznych nie chce się szczepić. Podobne badania i podobne nastawienie do szczepień jest wśród nauczycieli, którzy są w kolejnej grupie pierwszej szczepień. W DPS-ach nawet się nie chcą szczepić, rozumiecie? Więc ludzie, pamiętacie, jaka była afera o DPS-ach, jak to ludzie tam umierają na wirusa, jak on się tam rozprzestrzenia, jak rząd sobie w maju nie mógł poradzić z tymi DPS-ami, to nawet ci w DPS-ach się nie chcą szczepić. Szczepionka, może i medycznie skuteczna, nie rozstrzygam tego w tym materiale, zastrzegam, ale od strony skuteczności społecznej nie będzie działała. Dzisiaj Dworczyk powiedział, że będziemy musieli się szczepić co roku. Co wam to przypomina? Przypomina wam to szczepienia na grypę. Wirus mutuje, nie będzie jednej szczepionki. Po prostu koronawirus będzie z nami żył. I musimy opanować ten strach. Musimy opanować strach, musimy się nauczyć funkcjonować razem z koronawirusem, ale nie w formie lockdownu, jaki proponuje nam rząd, nie w formie zamknięcia społecznego, bo będziemy umierać tak, jak teraz umiera coraz więcej osób na choroby zupełnie z COVID niezwiązane, bo służba zdrowia przestała działać. Nasze dzieci będą chorować psychicznie, będą miały kłopoty ze zdrowiem w związku z zamknięciem, z brakiem ruchu. Bądźmy odpowiedzialni. Patrzmy na koszty lockdownu, nie tylko finansowe, ale też zdrowotne i społeczne i psychologiczne. Przestańcie się bać, przestańcie czytać o COVID-zie, domagajcie się lockdownu, wpisujcie do Google frazy, kiedy skończy się kwarantanna, kiedy skończy się lockdown. Jak będziecie wpisywać takie frazy zamiast coś tam o COVID-zie, o śmierci, to oni wszyscy to zobaczą, ci, którzy monitorują nastawienie społeczne i szybko się skończy i koronawirus, i lockdown, czego wam serdecznie życzę i zostawiam was z pozytywnym przekazem. Nie wierzcie w teorie spiskowe. Wy jesteście narodem, wy jesteście suwerenem. Zacznijcie myśleć pozytywnie o przyszłości, a ten cały horror, w którym żyjemy, skończy się jak ręką odjął. Pozdrawiam was serdecznie. Żegnam.